wciąż nieziemsko zaciekłej i upartej grupy fanów Spidermana. Twierdzą oni, że pajęczak odwalił kawał dobrej roboty, likwidując laboratorium narkotykowe należące do niezwykle milusińskiego delikwenta o ksywce, uwaga, Tombstone. Oczywiście cieszę się, że typ jest już za kratkami, ale czy wiecie, w jaki sposób Spider-Man doprowadził do zamknięcia jego małej manufaktury? Po prostu ją podpalił! A wiecie, co dzieje się z laboratoriami narkotykowymi po podpaleniu? Wybuchają! Tym wybrykiem mógł zrównać z ziemią całą dzielnicę. Na szczęście dzielni nowojorscy strażacy zdołali opanować ogień, nim do tego doszło. Bo to ich praca. I gdyby Spider-Man miał choć trochę oleju w głowie, przekazałby swoje informacje policji i pozwolił gliniarzom wykonać ich robotę. Ale nie! Lepiej wszystko podpalić! Jameson dał mi to, gdy odchodził z biugla. Myślałem, że nikt nie będzie słuchał jego audycji. Widać, jak się przeliczyłem. Gatwa. Gdy zwykłe więzienie o zaostrzonym rygorze nie wystarczy. Wiem, ma to ze mnie. Do wszystkich. Zamaskowani terroryści przejęli miejski autobus. Udajcie się do katedral. Ostatni mecz, na który zabrał mnie wujek Ben. Muszę to oprawić. Ile bym dał, żeby móc go poprosić o radę? Magnifique. Hej, mam propozycję biznesową. Hej, tutaj! Hej, zrób pozę! Odbiór. Spider-Man, tutaj!
oddziały Sable, tu Centrala. Jaka sytuacja na Grand Central? Centrala, demony atakują placówkę na dachu. Jest gołąb. Ucieka mi. Dobra robota, stary. Może nam paranoje, ale nie wydaje mi się, żeby stacje badawcze Oscorp były bezpieczne. Dobrze, że się o tym dowiedziałem. Zapłaci z własnej kieszeni. Takiego przywódcy nam potrzeba. Ale dasz radę, na pewno. Gołąb Howarda. O nie, odlatuje! Ej, zwolnij! Szkoda, że nie mówię po gołębiemu. I ktoś wam wgniótł wózkiem karoserię. Jedziecie to wyklepać. I tak się składa, że warsztat mieści się tuż przy siedzibie narkotykowego bossa o ksywce Tombstone, który wdał się w przepychankę ze Spider-Manem. Nasz słuchacz dopowie resztę. Wchodzę do środka i widzę, jak Spider-Man bije się z tym wielkim gościem, który ma zębiska jak rekin. Opis pasuje do Loniego Lincolna, zwanego Tombstone'em. Miałeś wrażenie, że walczą o zyski z handlu albo o sam towar? Z tego, co słyszałem, pojawił się nowy narkotyk, który zamienia ludzi w zombie. Nie wiem, o co chodziło. Wziąłem dupę w troki. Proszę pana, rozumiem, że wiele wam przeszedł. Ale proszę pohamować język, to audycja familijna. Sorki. W każdym razie dobrze, że zwiałem. Zaraz zjawiły się gliny i strażacy. Prawdziwi bohaterowie, co za ulga. Nikt z nas nie pogardzi szczęśliwym finałem. Myślałem, że to program familijny. Czas! Weź go rozłącz! Podejrzani w maskach. Funkcjonariusze przy Madison, udać się na miejsce. Jeden z gołębi Howarda. Och, wracaj tu, ptaszku!
Spidermanie. Nie mogę uwierzyć. Rodzinka w komplecie. Drobiazg, Howard. Dobrze, że te ptaki mają ciebie. Staram się. Sandra lepiej sobie z nimi radziła. To tak naprawdę jej ptaki. A teraz, jak jej nie ma, są twoje. Dzięki temu jej cząstka nadal żyje, rozumiesz? Na pewno. Porządny z ciebie chłop, Howard. Gdybyś kiedyś miał ochotę wpaść, przywitać się z rodzinką, czuj się zaproszony. Clarence za tobą tęskni. Dzięki raz jeszcze. Agenci, to centrala. Jaka sytuacja w Longacre? Placówka X-Ray pod ostrzałem. To demony! Impreza na Halloween. Nie muszę się przebierać. Jamie przebrał się za jednego z moich głównych rolników. Sprawdźmy, kogo wybrał. Dlaczego jesteście tacy wredni? Nie chcecie się wykonywać swoją pracę. Wszyscy są przebrani. Doskonale. Dostałem propozycję pracy w Delaware. W Delaware nie ma Broadwayu, ani kultury.
jesteśmy braciaki pajęczaki! Ogarnij te pajęcze ruchy! Wciu, wciu! Chodźcie! Chodźcie wszyscy! Diaboliczna komnata Lusterum Sternia czeka na was! Przepraszam, doktor Delaney? A, Spider-Man z nóg! Tym razem mnie nie schwytasz! O nie, dym! I co ja teraz pocznę? To twój koniec, Spider-Manie! Który z nich to prawdziwy ja? Nigdy nie znajdzie! Teraz cię mam! Ej, co z tobą? Pracowałam nad tym hełmem cały tydzień. Muszę odszukać doktora Delaney'a. Imprezuję gdzieś tutaj. Kim jesteś? Bohater sąsiedztwa, Spider-Man. Mądrala. Chyba wygląda okej. Widzę pęknięcie. Może wystarczy to zaszlifować. Tata! Tata! Jedźcie! Jedźcie, moje dzieci! Naróbcie hałasu! Ten gość rzucający cukierki to doktor Delaney? Muszę się dostać na górę. Szukam Isaaca Delaney'a. Pewnie wywija na parkiecie. To on. Jaszczur w kitlu. Rzucaj! Rzucaj do mnie! Tam! Trochę dla ciebie i dla ciebie i dla ciebie! Świetnie! Dostałam! Ej, patrzcie, to pajączek! Jestem jednym z twoich nemezisów! Musimy walczyć! Później. Co jest, pajączek mięczaku? Boisz się mojego potężnego rogu? Hej, hej, a wy to kto? Hej! Hej! Stąd go, Spider-Manie! Co do jabła? Orze, skurde, no! Jest go, Spidey! Tak! Z czego chcecie? Ostro! Powiedzcie, czego chcecie! To wy głupi, tak? Spluwy nie są prawdziwe. Do tyłu, już! Zostaw go! Nie! Głowa nisko! O mój Boże! Nie zabijaj nas! Wszyscy sali? Tak. Dobrze. Wesołego Halloween! Thank you.
dobrze nastrojowe oświetlenie. Dokąd zabrali Dilienia? Musi być jakieś inne wejście. Kim jesteście? Zacząłeś z kimś pracować w laboratorium Oscorp. Skąd o tym wiesz? Nie mam na to czasu, Isaac. Podaj nazwisko. Koniec zabawy, Lee. Widzę, że jednak nie koniec. Podaj nazwisko. Doktor Morgan Michaels. Dziękuję. Nie!
To już wszyscy. Muszę znaleźć Lee. Muszę ich jakoś powstrzymać. No nie, znowu on. Nic ci nie będzie. Bardzo cię przepraszam, ale musiałem. Przepraszam. Yuri, pomóż mi. Dostałam zgłoszenie o strzałach na ISU. Tak, to ja. Wyjaśnię później, ale teraz musisz znaleźć doktora Morgana Michaelsa. Martin Lee chce go dopaść. Przyjęłam. Spidermanie, kto to jest ten doktor Michaels? Chyba jest głównym naukowcem pracującym nad oddechem diabła. Znaleźliście go? Tak i nie. Sable mówi, że trzymają go w jakimś bezpiecznym miejscu w mieście, ale nie chcę zdradzić gdzie. Myślałem, że współpracujecie. Ja też. W porządku. Mam pomysł, jak go znaleźć. Dam znać, jeśli się uda.